Dzień dobry. Pozwólcie, że przeczytam. Jest to tak krótki utwór, że muszę to zrobić. Kogut przeczytał ogłoszenie. Potrzebujemy zwierząt. Cyrk. Zgłoszę się, powiedział składając gazetę. Zawsze chciałem być artystą. Po drodze snuł wielkie plany. Sława i pieniądze, a może nawet wyjazdy za granicę. I z powrotem, dodał lis. Dlaczego z powrotem? Za granicą podpiszę kontrakt z Metro Goldwyn Mayer. To jest bardzo znana amerykańska wytwórnia filmowa, w tej chwili już nieistniejąca. Dyrektor przyjął go na świeżym powietrzu, gdzie urzędował. Właśnie rozwijano namiot cyrkowy. Ja i lis zatrzymaliśmy się opodal. Bardzo mi miło, że pan się do nas zgłasza. Można poznać godność? Lew, przedstawił się kogut krótko. Lew, zdziwił się dyrektor. Czy jest pan tego pewny? Ewentualnie tygrys. No dobrze, niech pan zaryczy. Kogut zaryczał, jak umiał. Owszem, nieźle, ale są lepsze lwy od pana. Gdyby się pan zgodził na koguta, to co innego, wtedy mógłbym pana zaangażować. Ja dla pana przyjemności nie będę udawał ptaka, obraził się kogut. Żegnam wobec tego. W drodze powrotnej kogut milczał ponuro. Wreszcie nie wytrzymałem. Co ci strzeliło do głowy? Dlaczego chciałeś grać lwa? Jak to dlaczego? Odpowiedział za niego lis. Czy widziałeś kiedyś artystę bez ambicji? Autor tego króciutkiego tekstu, który jest jedną z waszych lektur szkolnych, to człowiek niezwykły. Urodził się w 1930 roku, zmarł w 2013 roku w Nicei. Uchodził za geniusza. Był autorem tekstów zarówno z dziedziny dramatu, prozy, a także tekstów publicystycznych. W czasach, kiedy byłam młodsza, często używało się określenia, że dana sytuacja jest jak zmrożka. Dotyczyło to wydarzeń, które były szczególnie nonsensowne, absurdalne i śmieszne. I takie powiedzenie nie wzięło się, moi drodzy, z przypadku. Mianowicie większość tekstu Sławomira Mrożka była przecież przesycona niezwykłym absurdem, groteską, a także specyficznym rodzajem humoru. W jednym z przykładowych arkuszy egzaminacyjnych z grudnia 2017 roku pojawia się ten niezwykły tekst. W jednym z pierwszych zadań proszeni jesteście o określenie, czy jest prawdą, czy też fałszem zdanie, że artysta Sławomira Mrożka jest utworem, pod postaciami zwierząt kryją się cechy ludzkie. I zastanówmy się, moi drodzy, o jaką cechę chodzi. Tak naprawdę jest to utwór o ambicji i my wszyscy wiemy, czym ta ambicja jest. Często do nas zwracają się nauczyciele czy rodzice, mówiąc o tym, że ambicja jest czymś bardzo ważnym, bo pomaga osiągnąć cele. Naprawdę w życiu spotykamy wielu ludzi, którzy mają ogromne zdolności, ale nic z tym nie robią. Mają jakąś wewnętrzną barierę, która nie pozwala im się rozwijać. Ambicja jest natomiast takim motorem działania. Pozwala realizować marzenia i oczywiście jest bardzo ważna pod warunkiem, że nie jest ona chora. Kochani, często na lekcjach w szkole przy omawianiu tej lektury proszeni będziecie, bądź już byliście, o określenie tego, czym może być ta chora ambicja. W moim odczuciu jest to sytuacja, w której ktoś zupełnie nie zwraca uwagi na swoje możliwości, na okoliczności, w których przyszło mu funkcjonować, tylko uparcie dąży do celu, którego nigdy nie będzie w stanie osiągnąć. Tak jak nasz nieszczęsny kogut. Bo przecież jak słyszeliście, dyrektor cyrku poprosił go o to, aby zaryczał. No wiadomo, jakie dźwięki wydają kury, prawda? Jakie dźwięki wydają koguty. W związku z tym ryk z dzioba koguta w takim naszym tradycyjnym rozumieniu nigdy wydobyć się nie mógł. I jeżeli rzeczywiście pomyślimy o tym, że jest to utwór o chorej ambicji, to zrozumiemy, że dotyczy on takich cech ludzkich, takich ludzkich działań, w którym ktoś upiera się, że nie będzie sobą, będzie kimś zupełnie innym. Ignoruje swoje naturalne talenty, swoje umiejętności, swoje możliwości. Na przykład, kiedy ktoś uparcie dąży do jakiegoś celu, bo chce, po prostu chce, a na przykład ignoruje swój stan zdrowia.
i wbrew zaleceniom lekarzy, wbrew trosce bliskich ludzi, niszczy sobie to zdrowie, bo na przykład postanowił sobie, że ten cel osiągnie. Wtedy możemy rzeczywiście mówić także o chorej ambicji. Nie bez powodu też to opowiadanie nosi tytuł artysta. Artysta, moi drodzy, ma bowiem tak naprawdę rozmaite znaczenia w zależności od sytuacji. Oczywiście pierwsze, podstawowe i najważniejsze odnosi się do kogoś, kto jest artystą, kto działa w jakiejś dziedzinie, w jakimś obszarze sztuki. Mówimy tak o wybitnych aktorach, o wybitnych śpiewakach, mówimy o artystach, malarzach, rzeźbiarzach, performerach, ale też, kochani, funkcjonuje takie określenie nieco ironiczne, bardzo złośliwe czasami nawet, kiedy mianem artysty określamy kogoś tak negatywnie w odniesieniu do osoby, która na przykład po raz kolejny zrobiła coś bardzo nonsensownego, bardzo dziwnego i na przykład zaszkodziła nie tylko sobie, ale i innym, myśląc, że wszystko będzie dobrze. Możecie na przykład przeczytać albo usłyszeć, no co ten artysta znowu wymyślił, prawda? Co on tam znowu tworzy, na przykład w sytuacji, kiedy ktoś uparcie cały czas rujnuje życie sobie i sąsiadom przez jakieś swoje dziwne pomysły. Może tak być? No może tak być. A zatem ja myślę, że w przypadku tego utworu, kochani, mamy do czynienia właśnie z takim rozumieniem słowa artysta. Jest to ktoś, kto się uparł, aby wbrew swoim możliwościom, wbrew swoim naturalnym umiejętnościom i talentom zostać kimś zupełnie innym. Ale zauważcie też, jaka jest reakcja koguta. Dana mu zostaje szansa, przecież gdyby pan chciał odegrać rolę koguta, to miałbym dla pana zatrudnienie. Ale kogut tutaj unosi się honorem, unosi się ambicją właśnie, twierdząc, że nie będzie udawał ptaka. Zobaczcie, jaka to jest hipokryzja. Ptak, który twierdzi, że nie jest ptakiem. No i skutkiem tego kogut wraca ponuro milcząc, a to ponure milczenie, proszę Państwa, wynika z faktu, że najprawdopodobniej no, nie otrzymał pracy w taki sposób, w jaki tego się spodziewał. A przecież miał już ogromnie rozbudowane plany, zatrudnienie w Hollywood, wielka sława, a także idące za nią duże pieniądze. Czy kogut był prawdziwym artystą, proszę Państwa? To jest bardzo ważne pytanie, w naszym świecie w szczególności. Wiemy bowiem, tutaj pozwolę sobie na taką osobistą dygresję, że mamy artystów i mamy wykonawców. To jest mój osobisty podział. Dla mnie artystą jest ktoś, kto rzeczywiście występuje, działa, robi coś i wynika to z jego ogromnego talentu. On ma rzeczywiście coś ważnego do powiedzenia światu. Ale nie brakuje też i w naszych czasach ludzi, których artystami nazwać nie można, ale stają się sławni poprzez jakieś swoje skandaliczne zachowania, udziwniony wygląd, czy na przykład pojawienie się w miejscach, w których warto się pojawiać. No i rzeczywiście takich ludzi artystami nie nazwiemy, bo oni nie robią niczego szczególnego, tylko na przykład wpadają na pomysł, że staną się sławni, bo będą gdzieś bywać albo zrobią coś dziwnego i szokującego. Mimo że to opowiadanie nie powstało przecież niedawno, to jednak jest bardzo aktualne w naszych obecnych czasach. Pamiętajmy, że nie każdy, kto występuje publicznie, kto prezentuje jakiś rodzaj wedle siebie dzieła czy sztuki, to faktycznie tym artystą jest. Czasami jest to tylko chora ambicja albo udawanie kogoś, kim się zupełnie nie jest. I teraz, moi drodzy, takie krótkie wyjaśnienie. Ja użyłam na początku określenia, że cechą utworu Sławomira Mrożka jest absurd, czyli taka nonsensowna, dziwna, wręcz wzajemnie się wykluczające wydarzenia występują w takiej sytuacji. Natomiast ważne jest, abyśmy pamiętali, że zarówno komizm, jak i groteska, a więc cechy utworu Sławomira Mrożka, to kategorie estetyczne. Oczywiście uczycie się na lekcjach w szkole o różnych rodzajach komizmu. Ja bym jednak chciała tutaj podkreślić, że groteska to kategoria estetyczna, która zestawia ze sobą pewne zjawiska na zasadzie kontrastu. A więc w utworach groteskowych jednocześnie pojawia się patos, ale także i takie zjawiska absurdalne. Pojawiają się elementy komedii, jak i tragedii. Pojawia się nonsens, pojawia się czarny humor,
pojawia się kontrast czy wyolbrzymienie, ale też mówimy o rodzaju takiego humoru groteskowego, który wynika właśnie z bardzo dziwnych, kontrastowych sytuacji. No i tutaj mamy taką sytuację. Kogut wyobrażający sobie, że mógłby występować jako lew albo jako tygrys. I nie zapominajmy, że krótki utwór Sławomira Mrożka, zresztą polecam więcej takich opowiadań, bo jest ich bardzo dużo w tym zbiorze, jest taką nauczką dla nas, proszę Państwa. Jest taką nauczką dla nas, żebyśmy nauczyli się oceniać swoje zamiary, swoje możliwości i żebyśmy postępowali w życiu rozsądnie. Dlaczego? Dlatego, że przeliczenie się, wynikające być może właśnie z chorej ambicji, stanie się dla nas, tak jak dla tego koguta, przyczyną na przykład straty pracy, możliwości zarobienia pieniędzy, bo przecież mógł występować w swojej własnej roli, a co za tym idzie, także przyczyną wielu rozczarowań życiowych, smutku, przykrości i niepotrzebnego jakiegoś zamętu. Dziękuję Wam za to, że wysłuchaliście tej krótkiej lekcji i zapraszam na kolejną. Kliknij na ikonkę drzewka, by zasubskrybować mój kanał. Możesz także obejrzeć wybrany film, klikając na którąś z ikonek obok.